Dzień dobry! Miło was tutaj widzieć. Dzień dobry w tą cudowną niedzielę. Moi drodzy, stała się rzecz niezwykła. Naprawdę no niezwykła. Bardzo, ale to bardzo spodobał się wam poprzedni odcinek Pamiętniku z wakacji. Nie, że mi się spodobał oczywiście. I wreszcie powiedzieli, ty Adam, dawaj dalej! Pierwszy raz w historii Ciunka i Loczki. Kontynuujemy oglądanie serialu. Wróć para dokumentu. Zanim zaczniemy, jeżeli chcecie kolejny raz pamiętniki z wakacji, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 60 tysięcy, to powiem się kolejny odcinek. A ponadto przypominam, kto sponsoruje każdy mój odcinek Ciunka i Loczki. Mam na myśli oczywiście Play. Najlepsza sieć w internecie i w... każdej innej sieci. I skoro się jeszcze tak ładnie sprzedaje, no to przypominam, że mam sklep z koszulkami. I skoro są teraz święta, jest grudzień, ja z jego chęcią wyprzedam wszystkie koszulki, jakie mam. I jest bardzo duża przeceda u mnie w sklepie. Więc jeżeli ktoś chce po taniości pochodzić w ciuchach na ruczaka, żeby każdy mówił, nosisz ciuchy na pleciaka. I jeżeli zdjęcie wrzuci koszulce, to zlajkuje. Chyba, że powinien przestać mówić o tę koszulkę. Lecimy. Masz ją? Łapią, dajecie radę? Dajesz radę? Jezus Maria. Nie umiem pływać, ale na szczęście Hubert robi to doskonale, więc go wysłałem, żeby rozpoczął akcję ratunkową. Skoczyliśmy na momencie, w którym pewna kobieta zaczęła się topić i ruszyli na pomocy naszych dwóch cudownych bohaterów. Swoją drogą, musisz obejrzeć poprzedni odcinek, bo inaczej nie szczaisz w ogóle, o co chodzi w tym. Więc od razu cię odsyłam w tym momencie do poprzedniego odcinka. Teraz ci wskoczyła taka adnotacja. No i oglądamy dalej. Filip chciałby pomóc, ale nie umie pływać. W końcu decyduje się jednak wejść do wody. Wziął nawet czyjeś kółko do zabawy. Co to za wejście do wody? Zanurzę sobie łydki! W wodzie bym pomóc przyjacielowi. Halo? A tego typka pośladki tak podskakują, że nie wiem, czy nie dostanę zaraz demotyzacji. Halo? Halo? Wszystko w porządku? Halo? Oddycha? Czekaj. Mi się bardzo podoba, że typiara się niby topiła i jest topielcem, a normalnie świadoma, ona się rusza. Pamiętniki z wakacji. Puls jest, ale nie oddycha. Usta trzeba. Nie, to już się dobrze czuję. Wszystko w porządku? Proszę, czy mogę pana poprosić? Jeszcze się pyta, co się stało. No topiłaś się. Wygląda na to, że uratowaliście dziewczynę. Nie wiem, co się stało. Nie było w tamtym miejscu ani głęboko, ani fal nie było. No ale topiła się i musiałem zareagować i ją uratować. Może was prankowała? Prestiżowa akademia, nieważne. Okazuje się, że na plaży był Polak pracujący jako fotoreporter dla lokalnej gazety. To nieźle się okazało, całkowicie przypadkiem. Mężczyzna zauważył bohaterski czyn Huberta. No to jest pan prawdziwym bohaterem. Nie, nic takiego. To w ogóle było takie zapoklepanie po boku, w sensie... Fajni jesteście widzowie. Na plaży Filip wykorzystuje sytuację, by przedstawić siebie i kumpla w jak najlepszym świetle. Siebie i chyba swoje suty. No co, wczoraj naprawdę świetnie przeżyliśmy wieczór. No i dzisiaj chcieliśmy sobie tak rano, po prostu sobie tak na spokojnie spędzić poranek. A na masz ten długopis tam? Na trzymasz? I co? No to zapisuj, jak on ci mówi. No ale nie było nam dane, zobaczyliśmy dziewczynę, która no już życie z niej uchodziło. I musiałem zorganizować całą akcję. Kolegę naprzód puściłem. I ta muzyka w tle. Ją... Ale zabawa. Woo! Ja z kolei z tej strony zorganizowałem i sprzęt, i wszystko. Na szczęście Hubert uratował tą dziewczynę, no ale gdyby nie ja... No tak. Gdyby nie ja, gdyby nie my, no to dziewczyny mogłoby już nie być. No tak. Jesteście panowie prawdziwymi bohaterami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Jesteście fajni widzowie. Czy moglibyśmy to upamiętnić, zrobienie zdjęcia? No tak, to możemy z nami, chłopaki? Cześć. Hej, możemy? Dziś Filip i Hubert okazują się... Się Hubert i Filip zaliczą, w sensie, co robią te typiary tutaj? Akurat wszyscy są na tej samej plaży. Dziękuję bardzo. Chodźcie, chłopaki, do nas na kos. To ci zrobicie, bo niesamowite. Opowiecie nam się wszystko, no naprawdę, ale z takimi szczegółami, proszę. To wcale nie wyglądało tak, jak opisywał Filip. Tam naprawdę było płytko, a woda była... A właśnie, że wyglądało, to była naprawdę... Naprawdę brawurowa akcja ratunkowa. Wow. Ale muszę do setki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Powinieneś być z siebie dumny. Czemu Filip, czy tam Hubert, czy Filip kradnie wszystko tamtemu? W sensie, nie bądź egoistą. Śmiesznie się uśmiecha. No i dobiegłem do nich, no i jest. on już Ej, też ledwo zipał. Możemy zdjęcie zrobić? Dobra, no zrób. Chodź, Hubert, chodź. No ale ja nie chcę. Chodź. Chodź. No, jesteś... Chodź. Jakim bohaterem? Ale popatrz tutaj, dobrze? Tu uśmiech, no. Jezu. Ej, ale odsuń się trochę, dobra? Ale czemu? Ej, nie zmieścimy się wszyscy, no to nie ma tak. No, ale... Oh, ej, ale odsuń się trochę, dobra? Ale czemu? Ej, nie zmieścimy...
Dobra, Filip, no, hej, co nam... Kto to jest? Cześć, hej, hej. Co to za jakiś selfie z pajacami? Gdzie to znajomi? Jak pajacami? Co kurde jest? Co oni tutaj robią? Są nasze. O to chodzi. O, przyszły zwierzęta. To wy mnie no, uratowaliście, prawda? Cześć, jestem Angela. Cześć, Filip. Cześć. Hubert. Ta już ubrana, umalowana. Słuchajcie, wiecie co, jestem rozczarowana całą tą sytuacją, bo reporter obiecał mi 150 euro, dał mi tylko 100, a wy ile dostaliście? Ale jakie 150 euro? Chodzi? Za co ty pieniądze dostałaś? No ja udawałam, że się topię, wy mnie uratowaliście i dostałam to ty to udawałaś? Pieniądze. Ty świrowałaś, że się topisz? Jakie to są zwroty akcji, jeju! To jest nudne, czy możemy przejść do jakiejś kolejnej na akcji? Na Gran Canaria nadszedł wieczór. Przyjaciele przyszli do klubu. Impreza! Klub! Gran Canaria! Co ja robię z życiem? Nie no, te twoje kalosze nie mogę! Nie, o co ci chodzi? Przecież są fajne! O tramwaj! Idziesz zadęsić? Nie, tu będę siedział. Kończ się, leży. Nie no, akurat jeżeli chodzi o buty, to kalosze są naprawdę bardzo modne i to zupełnie żartuję. Szczególnie na Gran Canaria, gdzie jest 40 stopni. Hubert znowu założył gumiaki. Na bailando! Nie, nie mów tak. Po prostu nie mów tak. Oni są bardzo zabawni. Fajnie, że ich poznałam i świetnie się razem bawimy. Oni są bardzo zabawni. Fajnie, że ich poznałam i świetnie się razem bawimy. Jo, albo porwali i każą jej to nagrywać i to mówić, albo jest nać pana. Albo jest chora psychicznie, no. Filip bawi się dobrze, czego nie można powiedzieć o Hubercie. Ale być może to się zmieni. Ale on męczy tą słomkę. Hej! Co ty robisz? To moja słomka! Dawaj, dawaj, w***dol jej! No dawaj! Cześć! Uber! Teraz jak jej podajesz rękę, to masz okazję. Pszczoła! Co to za dziewczyna? Najpierw zabiera mi drinka, a potem pije z mojej rurki. Przecież to niehigieniczne. Mordo, ty na farmie to ze świnką obiad jesz, więc co ty w ogóle gadasz? Jak się bawi? Tak sobie! Dlaczego? Zawód! Nie mam się z kim bawić! A przestań, zajebiście wyglądasz! Ty też! A, to się robi romantycznie. Słuchajcie, chyba w złym kierunku idziemy składać tych seriali. Ja znam sobie tutaj triadę, to ja zaczynam tutaj przeżywać to i jakby komentować tylko i wyłącznie to wydarzeń, w sensie gdzieś się po drodze zgubiłem. Coś zacząłem robić nie tak. Hej, pokonujesz tam pół letanie? Nie, ja nie będę tańczył, nie. Jeden numerek do kurtki w szatni. No bo przed klubem zostawię jeszcze kurtkę w szatni. No to dobra! Podoba mi się ta naturalna zabawa ludzi w tle, w sensie tak się bawi w klubie. Nie spodziewałam się, że spotkam tu kogoś, kto nosi kalosze. Aha. Teraz będzie romantyczna sytuacja, ponieważ oboje noszą kalosze. Tak dużo ich łączy. I on się zakocha, ponieważ ona ubrała i on ubrał kalosze. Zuza! Tak? Mam pytanie! Słucham! Zostawisz mi swój numer telefonu? Szczerze, wolałabym ci go nie dawać. Czekajcie, jeszcze wezmę taki efekt dźwiękowy. Ale dlaczego? Źle się bawi? Jestem taka, że wiedzę przeznaczenie. Jeżeli tak ma się zdarzyć, to się po prostu zdarzy. No ja wam mówiłem, że ona jest jakaś ćpana albo pijana. Nie no, na pewno! Uwierz mi! No może zatańczysz chociaż ze mną. Okej, dobra. IQ 50. Prawdopodobnie u siebie w domu bije głową w kokosy. Szkoda, że Zuza nie dała mi swojego numeru telefonu. Czy ja wiem, że jakaś szkoda? Przecież nie masz telefonu. Następny dzień. Dwaj przyjaciele poszli na plażę. Dzięki artykułowi w lokalnej gazecie Hubert jest rozpoznawalny wśród ludzi wypoczywających na wyspie. Ale fajne majtusie. Chciałbyś kiedyś takie majtusie. Jezus, jaki to jest cyrk, jaki to jest takie nierealne, sztuczne, straszne, w sensie, to dałoby się realnie zrobić. A wzięli jakiegoś typa z lat 50., który jest zarośnięty jak psiocha twoje... Przepraszam, pomyliły mi się kanały nagle. Zapomniałem, do kogo nagrywam. Źle się z tym czuję, że jestem tak rozpoznawalny. No. Wiesz co, ja ci powiem, że też się źle z tym czuję, że jestem tak rozpoznawalny, ponieważ wielu osobom właśnie w tym momencie robię krzywdę na przykład. Ale jedno trzeba tutaj powiedzieć na okejkę, że fajna muzyka w tle, naprawdę dobrze dobrana i mówię zupełnie na poważnie. Widać, że dobre źródło. Nie dają mi spokoju, no. Jakbym był prześladowany. Uśmiechnij się, stary. Okej, jest. O co chodzi? Czemu jesteś w swetrze? Szwed, który był pod wrażeniem wyczynu Huberta, zaproponował całemu towarzystwu przejazd na Crazy Sofię. Na Crazy Sofię. Strasznie się boję, przecież ja nie umiem pływać. Myślałem, że to będzie jakaś łódź. To jest bardzo śmieszne, bo jak on tak przeżywa, to mu tak cycki latają. I on cały czas tak gestykuluje i cały czas po te cycusie latają. Mam nadzieję, że mi tak nie latają, jak gestykuluje. To byłoby nieładne. Yeah.
Piękny obrazek. To jest ten moment, w którym wiecie, ktoś zatrzymał wasz film w złym momencie. Poko mam cały czas tak samo. Czekaj. To miał być naturalny wypad z pontonu, który miał pokazać, że lasa będzie atrakcyjniejsza i śmieszna, ponieważ... Po prostu. Całe towarzystwo idzie coś zjeść, jednak po drodze czeka na nich niemiła niespodzianka. Co ty robisz? Tu się dzieje? Czemu to za każdym razem robi się zoo? Wypadł do swojej klatki. Moją dziewczyną, możesz być z tym grubasem niż ze mną? Każdy drze mordę, ja nie wiem, o co chodzi. Czy możecie normalnie rozmawiać? Co ten Janek sobie w ogóle wyobraża? Co to za akcja? Przecież nie jesteśmy razem. O co chodzi? To za typ, jaki agresywny, wziął mnie z zaskoczenia. Gdyby nie to, na pewno dałbym mu radę. Na jednego hita. Filip, zobacz, tam jest Zuza! Ale nie pokazuj palcem, tylko podejdź. Jak widać, chyba już sobie znalazł kogoś innego. A to Ciulek. Co ja mam zrobić? Czekaj, spokojnie, ja nie wiem, co się tam dzieje. Co ja powinienem? Podejdź do niej, Wiem. Weź szklanki, podejdź do niej i postaw jej drinka. O. A to nie stawia się drinka, kupując drinka? Hubert uwierzył w przeznaczenie. Zuza jest mu pisana. Jednak to, co widzi, kompletnie go załamuje. Znaczy nie, to jest mega przykre, przepraszam, że tak zaśmiałem w sumie. Co za szmata. Jeju, biedny. Ej, naprawdę. No suka, no. Ty widziałeś, co ona robi? Ja idę stąd, nie! Hubert! Nie płaczę, mam po prostu kater. Ale Hubert! Hubert! Hubert, zaczekaj! No Hubert! Hubert, zaczekaj! Co się stało? Co jest? Ten kaście krzywdzi naszą Huberta. Zjeżdżała się z kimś innym, a mówiła o przeznaczeniu. Ja sam jej uwierzyłem. Gdzieś ty był? Co się z tobą działo? Całą noc cię szukam. Ej, oni naprawdę wyszli poza format, bo oglądałem wcześniej te, jak miałem powiedzieć, z wakacji chociażby z wami. Nie chcę tego mówić, jakby niezbyt pochopnie. Myślałem, że powiem to na końcu, ale to nie było aż takie złe. W sensie, z tego można było pożartować, było cringy, ale to ma sens, ma historię i jakoś to jest spójne, w sensie to nie jest aż takie słabe. Nie sądziłem, że, kiedyś to powiem, ale to nie jest aż takie słabe. To da się oglądać. Ze mną to jest nie tak, ja idę się leczyć. Kurde, to chyba dobry znak, aby zakończyć ten odcinek. Jeżeli się wam spodobał i chcecie kolejny, jakikolwiek inny odcinek z pamięci go z wakacji, albo jakikolwiek inny film na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę. To jest ogólnie wasza zasługa, że ten odcinek się w ogóle pojawił, więc ja naprawdę czytam wasze komentarze. I rzeczywiście patrzę na łapki w górę i na wyświetlenia, wiecie? Więc jeżeli się wam coś podoba i chcecie dalej jakby to samo, to musicie dawać mi o tym znać. Więc jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz do zobaczenia. Przypominam wam o rzeczach, które mówię na początku, o tym, że Play to lepsze sieć na świecie i o tym, że u mnie w sklepie aktualnie jest przecena świąteczna, ponieważ wyprzedajemy wszystko, co tam mamy, więc no. Do zobaczonka, pa pa, trzymajcie się, cześć!